Tym razem na szczęście kierowcy nic się nie stało Do gryżnego wypadku doszło dziś w nocy na trasie Dziećmorowice Nowy Julianów 24-latek wyleciał z drogi i dachował Do wypadku doszło z niedzieli na poniedziałek około 24.30 24-letni mężczyzna na łuku drogi stracił panowanie nad samochodem i dachował Na szczęście mężczyzna opuścił samochód o własnych siłach i nic poważnego mu się nie stało Za popełnione wykroczenie został ukarany mandatem karnym A funkcjonariusze dobrali elektronicznie także dowód rejestracyjny samochodu za uszkodzenia Informuje podkomisarz Marcin Świeży z Wałbrzyskiej Policji Powodem wypadku była nadmierna prędkość policja apeluje o ostrożną jazdę w nocy i rano jest już coraz bardziej ślisko, noga z gazu.